Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Nasza Straż Pożarna powstała w roku 1913, tuż przed I wojną światową. No i teraz właśnie dzisiaj, czyli wczoraj 20, obchodziliśmy stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej. W tej chwili czynnych członków jest 40, w tym do boju w razie biedy wyjeżdża 19, bo są przeszkoleni, odpowiednio przebadani przez specjalistyczne jednostki lekarskie, bo w innym przypadku nie mogą wyjeżdżać. Jak jest spokój, to mało wyjeżdżamy, a w zależności od zagrożeń. Najwięcej wyjeżdżamy wiosną do wypalanych traw, sporadycznie w razie powodzi, to tak samo usuwamy skutki powodzi, to znaczy wypływanie studni, piwnic. W razie złamanych drzew, to usuwamy drzewa z drogi, żeby droga była drożna, przejezdna. No i w razie pożaru, a pożaru to nikt nie określi, kiedy będzie. Najbardziej to było ratowanie jasła 3 lata temu, w roku 2010, w którym stracili samochód bojowy. Po prostu uległ awarii, którego się nie dało naprawić. I teraz właśnie po długich staraniach otrzymaliśmy nowy samochód bojowy. No tuż za mną stoi renomat. Zapraszamy bardzo serdecznie. No w tej chwili dysponujemy sprzętem szybkiego natarcia. To jest woda pod bardzo wysokim ciśnieniem, 50 atmosfer. Mamy pompy szlamowe, pompy pływające. Po prostu sprzęt, po prostu tłumice. Sprzęt taki doraźny. Nowa pompa. Pasowała. W zasadzie zawsze jest jakiś nowy sprzęt potrzebny. No piła motorowa by pasowała. No właśnie w tej chwili zaczyna się turniej wiedzy przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Turniej sprawnościowy tu się szykuje. No i później będzie pokaz po prostu ratownictwa drogowego. Będzie rozcinane auto przykładowo. Na scenie zagra gwiazdą wieczoru będzie zespół Top One.
user anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Do planu i jest mi w życiu bardzo źle.